Witajcie kochani, wziąłem się dzisiaj za przeróbkę tej szafeczki, która jest pod oknem z przodu w przyczepie kempingowej. Teraz powiem, o co chodzi. Ta górna część dochodzi aż prawie do okna, a ja zamontowałem tam pod spodem te gniazda do telewizora i do ładowania telefonów. I powiem szczerze, że troszeczkę jest taki kiepski dojście z góry. Postanowiłem ten kawałek odciąć, na nowo to zaprawić tą listwą. Po prostu będzie wygodniej. City lights, eyes on the wall, through another sleepless night, I just wanna be alone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I teraz poucinamy te boczki. For the exit door, I was into you, but now I'm into deep. Tak, ta listwa była wkręcana tak, żeby były niewidoczne te śruby, ale czy to będzie z tyłu, to może być w zupełności w ten sposób. Dotniemy jeszcze ten róg, żeby nie zahaczyć ręką. Dotniemy z jednej, z drugiej strony. No i to będzie to, co sobie zamierzyłem, zaplanowałem. Dokręcimy teraz te rolki, żeby to wszystko się trzymało. Do what you want. I am tired, I am sick of this. I never wanted to even admit to this. I was into you, but now I'm into deep. And now I'm telling you I'm gotowe. Tak kochani, jak widzicie, zmieniłem tutaj tą deskę z tyłu. Najpierw miałem tą przyczepioną, ale uznałem, że zasłonię to tak bardziej. To tak wycięłem i w ten sposób tu z takim wykończeniem bardzo fajnym, oryginalnym, bo to był ten blat z tej strony, bardzo gładko tu wyszło i w ten sposób to zrobiłem tą szafeczkę. Zastanawiam się, czy jeszcze nie dociąć i nie przykryć tutaj tej góry, ale zobaczę, jak postawię szafkę. Tak. Teraz zobaczcie. Zobaczcie poprzednio ten blat górnej szafki był aż tutaj, tyle wychodził, a teraz mam tutaj dojście elegancko do każdego gniazda. I w ten sposób temat szafeczki mam skończony. Dziękuję wam za oglądanie, za te łapeczki, za komentarze i zapraszam na następny film. Trzymajcie się.